Cześć, z tej strony Jerzy Strożycki, Akademia Keyboardu Keyboardway. Witam Cię w kolejnym i jednocześnie pierwszym odcinku, który otwiera i rozpoczyna nową serię filmów, które będę dla Was nagrywał. Będą to recenzje, testy, moja prywatna ocena sprzętu muzycznego dla klawiszowców, chałturników i tak dalej. Będziemy testować różne mikrofony, klawisze, keyboardy, przełączniki nożne, akcesoria, gadżety i cholera wie co jeszcze, co mi wpadnie w ręce, to dla Was po prostu przetestuję. Ten odcinek jest powiązany z tym, który ukazał się dosłownie kilka minut temu również na fanpage'u i kanale YouTube Akademii Keyboardu odnośnie przełączników nożnych. I mam właśnie przy sobie taki oto przełącznik nożny firmy Boss, model FS5U. Jest to przełącznik nożny tak naprawdę dla gitarzystów, przynajmniej tak opisuje go producent. Natomiast doskonale sprawdza się, jak to moja praktyka pokazała, dla klawiszowców jako po prostu przełącznik do używania i przełączania różnych funkcji. Co można sobie tym sterować, to właśnie będzie w tym drugim filmie, natomiast tutaj skupię się na budowie, mojej ocenie i informacji ciekawej, bo takie przełączniki posiadam dwa. Dlaczego dwa, to też wyjaśniam, no bo po prostu potrzeba więcej funkcji naraz sobie sterować. Słuchajcie, cały przełącznik, inaczej, jego górny panel jest wykonany z metalu, jest to bodajże, przynajmniej wygląda, na ameliniu mi tego nie pomalujesz, tak? Ale jak widać producentowi się udało, więc może być to jakiś inny materiał. Natomiast góra, czyli sam tutaj nasz przełączniczek jest plastikowy. Natomiast on jest z twardego plastiku, chodzi z fajnym oporem po to, żebyśmy nogą czuli, jak go przełączamy. Tutaj spód jest gumowy, ta guma się ściąga do czyszczenia. Tak ściąga się dobrze? Tak, guma się ściąga, tak najbardziej nie kłamie was, patrzcie, wszystko testuję na maksa. Guma się ściąga do wyczyszczenia, a po co ją czyścić? No po to, żeby ona przylegała do różnych powierzchni, bo do tego została zaprojektowana. Natomiast z doświadczenia wam powiem, że jest troszeczkę za twarda i na przykład na panelach, które są lakierowane, lubi się ślizgać. Ale jak jakieś tam pościerane deski, czy też dywan, na dywanie stoi. Stoi, aż na dywanie się nie ślizga. O, bo to pedały i pedał stoi, jeszcze się dwa pedały łączą w jeden, to tak nie bardzo. Powiedzmy, żeby nie mówić brzydko, dwa przełączniki nożne. I właśnie propos tego łączenia się w jeden. Mamy tutaj bardzo fajną, o, będzie tak widać, bardzo fajną szynę z jednej i z drugiej strony. I właśnie te oto szyny służą do tego, aby te przełączniki nożne sobie połączyć i stworzyć z nich moduł. Jak wiecie, gitarzyści używają takiego magicznego pudełka z efektami. Ono nosi też specjalną nazwę i tam trzymają sobie takie przełączniki, no i też często zależy im, aby to miało jakiś porządek. Więc ta opcja jest bardzo fajna i ciekawa, można te przełączniki nożne połączyć. A no właśnie w taki sposób, spójrzcie sobie od góry do dołu, jeden w drugi wpinamy, one tak fajnie tu na koniec zatrzaskują i się trzymają. Natomiast podpowiem wam jeszcze taką ciekawostkę, którą odkryłem teraz na sobotnim weselu. Długo, długo zastanawiałem się, co się dzieje, że, bo ja steruję ten wokalizer, przewijam sobie teksty i tak dalej, że wciskając na przykład raz, moje przewinięcie tekstów przewija mi się trzy strony, albo cofa mi się jedna, ale to nie zawsze, albo aktywując mój wokal harmonii, czy też wokalizer, raz się włączy, raz się nie włączy, czasami się włączy i wyłączy od razu za jednym naciśnięciem przycisku. Długo myślałem, że coś się stało z pedałami, miałem podejrzenie, że to zła izolacja przewodów. Potem próbowałem zmienić te przewody. Okazało się, że jest dalej to samo. No i chciałem te pedały wysłać na reklamację. W końcu producent daje 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu na stronie i z tego co widziałem, ta oferta cały czas jest aktualna, więc tu macie 3 lata gwarancji. No ale ja jestem taki chłopak dociekliwy, więc miałem czas przed weselem, przyjechaliśmy wcześniej, nie było tak, że jedziemy na ostatnią chwilę, w końcu mieliśmy czas, żeby posiedzieć, rozłożyć się, pozdrawiam sobie, ustawię mikser i tak dalej. I słuchajcie, co się okazało? Tych przełączników nożnych, żeby nie powiedzieć bardziej brzydko, przynajmniej w instrumentach marki Yamaha, a testowałem to na Tyrosie 4 i na Genosie, nie wolno łączyć. Dlaczego? Jeżeli je łączysz razem, to właśnie dzieją się takie anomalie, jak wam powiedziałem.
aktywuje się funkcja po naciśnięciu, albo się nie aktywuje, albo się przewiną dwie strony tekstu zamiast jedna. Coś się dzieje niedobrego, nie wiem od czego to wynika, prawdopodobnie doszedłem, że po metalowej obudowie rotuje masa i gdzieś tam ten sygnał się gubi, czy też odwraca się polaryzacja, nie mam większego pojęcia jak to działa z kwestii elektrycznej, natomiast podejrzewam, że jakaś wyższa siła kosmosu na nie działa i nie wolno po prostu łączyć ich razem, bo jak wiadomo przez metal przepływa prądzik i coś się tam między nimi nie tak dogaduje jak trzeba, więc jeśli je używasz dla keyboardu, nie wiem jak jest gitara, jeśli je używasz jako keyboardzista czy też klawiszowiec, to jeśli dwa używasz, to jak najbardziej osobno, jeśli masz jednego, ten problem cię nie będzie dotyczył. Podpowiem wam również tyle, że ja je katuję 3 lata po weselach, jest to temat 100% bezawaryjny, jak to pokazał czas, bo ten mały dyskomfort miałem od początku łącząc te pedała, a jak się ostatnio okazało, po prostu łączyć ich nie wolno. Próbowałem również je odkręcać, tam pod spodem jest zwykły mikrostick, to jeszcze raz mówi nam o tym, że to nie jest pedał ekspresji, tylko zwykły przełącznik nożny. Gitarzyści sobie tym aktywują swoje efekty, my aktywujemy nawet funkcje gitarowe, czy też teksty, wokalizer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gorąco polecam ten produkt, tylko i nie tylko dlatego, przede wszystkim, znaczy inaczej, tylko dlatego, że w moich rękach, a raczej w moich nogach wytrzymał tak długo i mam nadzieję, że jeszcze długo wytrzyma, bo powiem wam tylko tyle, on kosztuje aktualnie w internecie 110 zł. Na różnych stronach internetowych możecie sobie sprawdzić, tam od 110 zł się może zaczyna to, tak? Pedały nożne czy też przełączniki możecie kupić od 30 zł plasticzane, plastikowe, rozpadające się już w rękach, natomiast to jest 110 zł i to jest jedno z najlepiej wydanych 110 zł na mój rozwój i na moją karierę muzyczną, więc jeśli chodzi o te przełączniki, to Boss F5, mówię tak, gdy używasz jednego i mówię tak, gdy używasz dwa, ale pamiętajcie, osobno. I to tyle w tym odcinku, jeśli wam się podobał, to subskrybujcie kanał YouTube, fanpage na Facebooku Akademii Keyboardu i napiszcie, jaki produkt chcielibyście, abym dla was przetestował. Oczywiście pamiętajcie, że Akademia Keyboardu zajmuje się głównie instrumentami klawiszowymi i wszystkim, co z tym związane, a jeszcze wężej keyboardami, więc pamiętajcie o tym wyborze. A jeśli używacie jakichś pedałów nożnych, przełączników, sustain switchów i tak dalej, opiszcie jakie i opiszcie w komentarzu, do czego ich używacie. No i jeśli uważacie, że ten odcinek jest dla was wartościowy, czy to coś wam dał, podzielcie się, udostępniając go na Facebooku i pomóżcie mi rozhulać YouTube Akademii. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam, Jerzy Strużycki.